Cześć, witam Was bardzo serdecznie na wideotesty.pl. Z tej strony Marcin i zapraszam Was dzisiaj na prezentację urządzenia firmy Genius, które jest bardzo ciekawym połączeniem myszki optycznej oraz powerbanku. Myszka nosi nazwę Energy Mouse. Kosztować będzie około 100 zł, chociaż oficjalna cena jeszcze nie została mi potwierdzona, jak również data premiery, ale oczywiście o tym poinformuję Was także w późniejszym czasie, kiedy będzie już dostępna. Natomiast skupmy się na samej myszce. Jak widzicie, jest to niewielka myszka bezprzewodowa, mysz optyczna o sensorze 1200 dpi, generalnie bez żadnego oprogramowania, bez możliwości wyboru, po prostu mamy tylko i wyłącznie dpi o wartości 1200. Myszka także nie potrzebuje baterii, ponieważ sama jest przenośną baterią, akumulatorem o pojemności 2700 mAh. No i przy pomocy tej myszki możemy naładować dowolne urządzenie typu np. smartfon czy tablet podłączane przez mikro USB. Za chwilę opowiem Wam więcej o samym ładowaniu. W tej chwili przyjrzyjmy się jeszcze samej myszce. Jak widzicie, jest nakierowana na niebiesko. Są dostępne jeszcze trzy kolory z tego co pamiętam. Myszka ma całkiem prosty kształt. Jest generalnie dość wygodna. Powiedziałbym, że jej rozmiar jest średni. Nie jest ani taka bardzo duża, ani też nie jest malutka jak myszki takie laptopowe. Jeśli chodzi o wagę myszki, to waży mniej więcej tyle, ile model wyposażony w dwie baterie typu AA. I zobaczcie, boki mamy gumowane dla dobrego chwytu. Tutaj mamy także takie gumowanie, żeby nasza dłoń dobrze przylegała. Mamy także logo Genius Energy Mouse. No i przyciski. Lewy i prawy są dość ciche, reagują na dość dużej powierzchni. Aż do tego miejsca. Oczywiście mamy rolkę. Jest to patentowana rolka Geniusa Magic Roller. Przewija bardzo precyzyjnie i dość cicho. Służy oczywiście jako przycisk. I tutaj mamy jeszcze taki magiczny guziczek, który pozwala nam sprawdzać stan naładowania baterii tego powerbanku, a także po prostu rozpoczyna tryb ładowania urządzenia. I w tym momencie ważna informacja, ponieważ myszka posiada zasilanie rezerwowe, czy nawet po prostu jeśli rozładujemy tą baterię wewnętrzną do końca, ładując jakieś urządzenie, zawsze zostanie tam moc rezerwowa, pozwalająca na funkcjonowanie samej myszki. Czyli bardzo dobre, bardzo praktyczne, przemyślane rozwiązanie. No i zobaczcie jeszcze dwie ważne rzeczy. Z przodu mamy port mikro USB. Z tyłu mamy standardowe USB. Do czego to służy, zobaczymy za chwilkę. Zobaczymy jeszcze sobie myszkę od spodu. Tak wygląda. Ma tylko cztery małe ślizgacze. Są dobrej jakości, no i pomimo swoich niewielkich rozmiarów wystarczają do tego, aby precyzyjnie ją operować. Oczywiście nie jest to myszka dla graczy. Na upartego da się pograć, grałem w Dead Space'a 3 ostatnio sobie tą myszką i powiem Wam, że grało się całkiem przyjemnie. Jednak myszka z założenia nie jest przeznaczona dla graczy, dlatego ma tylko sensor optyczny, tylko 1200 dpi. No i jest też bezprzewodowa, czyli czas reakcji nie jest aż tak dobry jak w myszkach przewodowych. Natomiast na upartego da się ją wykorzystać także do gier. No i zobaczcie, mamy sensor optyczny, mamy włącznik, wyłącznik samego sensora. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o cechy samej myszki. Teraz zobaczcie, co jeszcze mamy w zestawie. Oczywiście jest to mikroodbiornik na USB. I taki kabelek z wtykami mikro USB i pełnym USB. Jak to działa, już Wam pokazuję. Zobaczcie, samo ładowanie myszki odbywa się w ten sposób, że kabel USB wtykamy do portu USB w obudowie. Następnie z przodu do myszki podłączamy ten kabelek. I w tym momencie nasza myszka ulega naładowaniu z komputera. Oczywiście kiedy naładuje się do końca, to proces zostanie automatycznie wyłączony. Ładowanie trwa około 2-3 godzin. No i kiedy akumulator myszki jest już naładowany, przekładamy kabel w ten sposób i wkładamy go z tyłu, a następnie podłączamy urządzenie, które chcemy naładować. W tym przypadku jest to smartfon. Proszę bardzo, widzicie ikonę ładowania baterii tutaj u góry. I kiedy ładowanie dobiegnie końca, również proces zakończy się automatycznie.
2700 mAh wystarczy do naładowania moim zdaniem większości smartfonów dostępnych na rynku. Mój ma pojemność około 1700 mAh, czyli mamy tutaj jeszcze spory zapas, który zostanie nam w myszce. Przy większych smartfonach, bardziej wymagających, podejrzewam, że 2700 też wystarczy, żeby naładować do pełna. Naładujemy także większość tabletów lub przynajmniej doładujemy do pewnej wartości. I tak jak Wam powiedziałem, z ładowaniem tableta nie ma także większych problemów. Uruchamiamy ładowanie. Czekamy chwilkę i proszę bardzo. Tablet również się ładuje, co pokazuje ta ikona tutaj. I w przypadku mojego tableta, który nie ma pojemnej baterii, wystarczy ta myszka, żeby naładować taki tablet do pełna. No i moi drodzy, podsumowanie. Według mnie Energy Mouse to naprawdę ciekawy produkt. Za te około 100 zł dostaniemy całkiem przyzwoitą myszkę optyczną o DPI wynoszącym 1200, czyli na upartego można nią nawet pograć w mniej dynamiczne gry. Poza tym myszka ładnie wygląda, jest fajnie skonstruowana, wygodna, ma gumowane boki. No i największa zaleta, powerbank o wartości 2700 mAh, zdolny naładować praktycznie każdy smartfon i część tabletów. Dla kogo taka myszka? Myślę, że najbardziej dla ludzi, którzy podróżują z laptopem i używają właśnie myszek do laptopa, nie lubią touchpadów tak jak ja. Jeśli mam do wyboru myszkę do laptopa albo do tabletu klawiaturę taką normalną z klawiszami, wybieram zawsze takie urządzenia. Tylko jeśli podróżujecie z tego typu sprzętem, a na przykład rozładuje Wam się w międzyczasie telefon czy inne urządzenie, które możecie podłączyć przez micro USB, wtedy taka myszka przyjdzie z pomocą. Tak więc za 100 zł dostajemy niezłą myszkę optyczną i dość pojemny powerbank. Tak więc stosunek jakości do ceny w tym przypadku jest bardzo dobry. No a jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej informacji o tej wyjątkowej myszce, zapraszam Was na portal wideotesty.pl do pełnej recenzji. Tam poczytacie sobie więcej. A na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was, cześć!